Dobra. Jak nie, to się rozjuszę. Dobra. Witam serdecznie. No, jakie gówno zostałem, nie wierzę. Nie mogę, ale gówno, nie, no dramat. No, dobra, trzeba wyjaśnić jej biegło, widać, że agresywny. No. Już lepiej. Ale tragedia, AB chyba ma klasę impostorską, tak mi się wydaje. No. Chyba tak. Zapraszam do lajkowania, subowania, wbijania Twitcha, wasze szajby jak link w opisie. I witam serdecznie, kolejny odcinek. Ryan odpalił sobie alercik. A ten frajerze, nie udało ci się tym razem! Czekaj, AB. Dobra, tak, dostałeś powiadomienie? Dostałeś powiadomienie? Tak, generalnie. Tak. Nie no, ale nie mogę ci powiedzieć, ale Vexi był winny. A no tak, bo chciał mnie też chciał. A i on cię próbował. No tak, próbował. Dobra, zanim zadasz jakiekolwiek pytanie, to ja. A teraz idę odlać makaron. Okej. Nie zadam żadnego pytania, ej, Destrum, generalnie. Co się wydarzyło, AB? Destrum nie mogę ci dobra, no to wydarzyło. No to łatwo, a ten powiedział, a nie, czekaj, bo on mógł to powiedzieć, po czym nie trafić. Dobra, co się wydarzyło, AB? Powiedz w końcu, bo nie wiadomo. Nie, co no chodzi. Nie, poczekaj, bo ATM krzyczał, Destrum mnie zabił, po czym umarł, więc a to ja jest. Ja już mówiłem, że on mnie zabił, ale ok. Dobra, no to zaraz przekminimy to, natomiast AB powiedz, co no, się no, ale wydarzyło, nie mogę ci powiedzieć, bo od razu Assassin będzie wiedział, że ten, że jestem impostorem, a GBN może potwierdzić, co? Że... Czekaj, co? Cześć, no, powiedziałem. Nie, nie, bo czekaj, mają laga mózgu. GBS? Nie, dobra, po prostu nie GBN może... Impostorem. No nie jestem impostorem, GBN może potwierdzić, że Vexi próbował mnie zajebać, no i po prostu Vexi no, umarł, prawda, no widziałem, i bo... tyle mogę powiedzieć. A GBN mnie próbował też. Czyli znaczy, generalnie... Tak. Miałem laga mózgu po prostu. Czyli no. Co, czyli ktoś jest szeryfem, tak? To chcecie powiedzieć? Głosujemy. Możliwe, ale nie powiem ci. No generalnie, coś AB kręci, bo tu mówi, że niby ten... Nie, no AB go ogóle... zaatakowali, blady. Ej, Vixa w ogóle powiedziała, że to była ona, po czym poszła robić obiad. Ale coś innego, coś innego, a nie. Dobra, generalnie tak ATM nie żyje, cichać. Ja ATM nie żyje, powiedział, że Destru go zabił. Ja bym wywalił Destra, no ja zabiję. Trzeba pozbyć Destra. Jako pierwszy, więc o kolejny. No dobra, no to... No, zabił, nie zabił, no ATM nie żyje, więc... No właśnie, nie, no trochę... No ja pierdziałem. No niestety Destru, musi się nauczyć nie zabijania. Czy nie no, jeśli ATM był, no to i tak mamy dwóch wyzabijanych. A dobra, zauważyłeś na końcu? Co się stało? Dobra, łatwo. Łatwo porobiony impostor, tako. Dzisiaj mam luźnego skina strasznie. Jestem luźny AB dzisiaj. No i udało się zabić już jednego impostora, bardzo prosto. Mamy również jeszcze jednego może albo neutralną zabijającą, albo jeszcze drugiego impostora, ale wydaje mi się, że mamy raczej neutralną zabijającą. Też Vexi mógł być neutralną niby. Użyjmy sobie na wszelki wypadek. Oho, no nie dadzą mi kurde zrobić, jak człowiek. Ej. No i alert mi się skończył, sadkę. Ja na razie nikt nie będzie już próbował mnie zabić, no. Tarcza jeszcze do tego, weteran. Idealne po prostu połączenie. Witam. Co się dzieje, Quitek? Czemu naciskasz przycisk? O co chodzi? Bo myślałem, że jak ktoś cofnął czas i ożyje, to będzie jeszcze raz chciał być no, zabity, nie? I po prostu tak myślałem, że ktoś uratuje. A, no okej, okay. To skipujemy w takim razie, bo chyba nikt nie został uratowany. Chyba nikt, nie? No, Vixa była przy mnie całą rundę, tyle chciałem powiedzieć. Znaczy, prawie całą rundę. Czemu tak bronisz Vixy, skoro ona mówiła, że to ona? Nie, no chodzi za mną po prostu. Ale, Blady, to co zrobiłam na końcu rundy, nie widziałeś? Nie no, Blady nie widzi, no. Gdzie byłeś na końcu rundy, Blady? No nie wiem, teleportowałaś mnie, tak? O to ci chodzi? Blady! Czemu tak głośno o tym mówisz? No, no ale było ciemno, to jak można cokolwiek widzieć? Blady tak lubi sprzedawać rolę wszystkich. Ale szanujmy się, skąd mogłem wiedzieć? Było ciemnica była, ja się teleportuję, tu jest ciemno. No właśnie, nie wiem. No, więc generalnie no dramat jest ogólnie. Natomiast zastanawiam się nadal, co tam AB rozwalił z Vexi. To mnie ciekawi, o co chodzi. Nie musisz wiedzieć, no. No, mi to trochę śmierdzi, szczerze mówiąc, AB. Coś mi tu nie pasuje z tych twoich zeznań. Nie musisz wiedzieć, Bladeuszu, nie musisz wiedzieć. No, żebyś się nie zdziwił. Właśnie o to chodzi, że ja muszę wiedzieć, nie wiesz? Taka jest zasada, Bladeusz musi wszystko wiedzieć. Jeśli Blady jest impostorem, to mogę przy nim pobiegać trochę. I jak będzie próbował mnie zabić, no to się dowie tak naprawdę, kim jestem, hech. Zróbmy sobie tę kartę. No, witaj, Bladeuszu, witam.
Robię sobie jeszcze szybciutko tutaj kościora. Dobra. No gdzie reszta poszła? Kurek. Użyjmy sobie alerta. Ach, nie próbował. Dziwne. Miałem nadzieję, że spróbuję. Ej, panie GBN. No to było w sumie idealne miejsce, żeby mnie zabić. Ale nie tym razem, nie chciał mnie uderzyć. GBN jest moim medykiem, więc on jest raczej luźny. Vixa może być tym Time Lordem. Zostaje nam Bladeusz wtedy. Jeszcze kilka innych osób. O, ogarniemy. To chyba Luna dalej żyje. Też nic się nie odzywa, ale to raczej w stylu Luny, że się nie odzywa. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi w rolach, polecam komendę wykrzyknik role. Jeśli ktoś nie wie na odcinku, co robi rola, to jest link w opisie. Polecam serdecznie. Przydaje się czasami. Żeby użyć 3% mózgu. O, zostałem przynamieniony. Witaj Weben, witaj Vixa, witaj Luna, witaj Delvex, witaj Bloody. Dobra, zrobione. A, transporterem, nie Time Lordem jest Vixa, to może tak być rzeczywiście. No, 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 tak mogło być. Aj, kurde, zużyłem ale. Co znowu, o co chodzi? No bo coś, nie wiem, zobaczyłem i mi spać nie daje. A, to no. Zobaczyłeś, o co chodzi? No bo kiedy? Kietek wchodzi, no przed jakieś, nie wiem, 5-10 sekund temu. A, bo to jest specimenie? Bo Kietek wchodził do specimena, nie? No, nie, no to wtedy, po prostu... To wygląda... Nie pytaj, nie pytaj, to jest normalne było, powiem ci, normalne. Dobra, to było. Generalnie... Kwestia jest taka, że Kietek wchodził do specimena, ja poszedłem za nim, wchodził ze mną Legion i wtedy Legion się zamienił w Abiego, bądź no. Tak, bo to był teleport. A, teleport, no. A ja myślałem, że to był Morphling. Nie, to, no nie zmieniłby się na twoich oczach, no. Był teleport, byczku. Dobra. Jestem gdzieś na środku. Jest Delvex. Prawda jest taka, że nikt nie zabija, chyba jest jakiś pewnie asortonista, który wszystkich ten... A może być w sumie, no, no. No ale... To się tak trzyma z dużym. To tak się przytula. Vixa chyba, czy nie? Vixa to teleporter. Nie, no, Vixa to teleporter. Vixa no. Jest czysta. Vixa jest transporterem i ona chodzi za mną, więc co wy pierdzielicie za głupoty? No. Vixa jest czyściutka, więc AB przestań swoją dedukcją. Ale o chuj ci chodzi, przecież nie powiedziałem! Dokładnie no, mówił. Zróbcie ja, po prostu a, questy, bo ja widzę, że jeszcze nie zrobiliście, no, zróbmy co questy, nie? No, kto nie zrobił, ten nie zrobił, Bladeuszu. No, no, raz, dwa questiki. No, raz, dwa, rusz dupę i rupa, no, nie. Myk, myk, myślicie, że co, ja cierpliwość mam? Ile można robić questiki? Raz, dwa. Kurde, nie wiem, przy kim biegać teraz. Nie wiem, kto może być impostorem, szczerze. Wydaje mi się, że Burek raczej nie jest, jeśli już to Luna jest impostorem, albo Legion. Nie, Legion raczej nie jest, bo naprawił sabotaż. Luna może być jakimś właśnie arsonistą, albo jakimś impostorem. Tylko muszę ją znaleźć. Kietek. Kietek raczej nie jest. Ja mam tarczę, więc Luna chyba zabić mnie nie może. O. Witaj Luna. A, to jest mój ostatni alert, niestety. Co się stało? No, Luna... Luna użyła. No, Luna użyła znowu. No dobra, chyba już ten, chyba już nie ma żadnego asasyna. No, no co no, stoję sobie z Luną jakieś 10 sekund, no użyłem weterana, znaczy no użyłem alerta, no i wyjebała się na mnie. Tak samo Vexy się na pierwszej rundzie na mnie wyjebał. Ale więc... to czekaj, no ale, bo czekaj, no ale w pierwszej rundzie mi mignęło, a w drugiej teraz mi nie mignęło, no to... A, nie mignęło ci? No, no nie mignęło mi tej rundzie. Może, wiesz co, nie bardzo. Może arsonista nie pokazuje wtedy, jak zabija? Bo w sensie może ona próbowała mnie podpalić i mnie zabić, bo ona mogła być arsonistą jakimś i po prostu... Ale jeżeli byłaby arsonistą, to jeszcze impostor został teraz. Tak, nie pomyśleliście, może Ebi jest tak naprawdę zabójcą. No, ale mamy Traitora, no właśnie... ale to inna sprawa. Kwestia jest taka, że ktoś Ebi go próbował zaatakować w pierwszej rundzie, ale to mógł być po prostu...
No nie, no za, nie wiem, nie na weteran. No i tak zużyłem wszystkie alerty, więc jeśli umrę, to nic mi się nie stanie. Ale dobra, no... byczki, zostało, nie wiem, jeden quest został, kto jeszcze nie zrobił no questu, przepraszam bardzo. Nie wiem, kto nie robi tasków, ale... Kto no... nie robi ja tasków? Właśnie śmieci wyrzucić i mnie teleportowało do specjalnego. No, weźcie się ogarnijcie. O dwa. No, dawajcie, robimy teraz taski i kończymy to. No, dobra, no. No właśnie. No ale no, Luna się na mnie wyjebała po prostu. Ale generalnie, no mówię wam, no ci impostorzy, co teraz grają, to totalnie chyba nie ogarniają za bardzo. Albo GBN po prostu uwagi nie zwróciłeś i no. A tam było. Natomiast ja bym był, natomiast ja byłbym ostrożny na Ipsona, no to sekundę przed zgłoszeniem jakoś. No, bo zawsze bym mógł coś kombinować, chodźmy. Nienawidzę, jak zamykacie te drzwi obrzydliwe. Oj tam Wiksa, to najlepsza zabawa. No, nie no, ja godzinę je otwieram. Skill issue. Niestety już nie mam, kurczę, alertów, niestety. Ale luźno. Po prostu zobaczę sobie kamerki, nikt mnie nie jest w stanie zabić w tym momencie. Sprawdźmy co jakiś czas, czy GBN nie umiera. Okej, okay, gdzieś tam otworzyli przejście. Nie będę dalej żyje. Aha, ktoś komsy wyłączył. Aha. Cofnięty czas. No dobrze. Podejdźmy sobie do komsów. Już widzę, że ktoś to naprawia. Ajajaj. Dobra, Cadgę. Co tu się odjebało, przepraszam bardzo. Nie wiem. O, ja to nie, raz zwlecę. Pewnie wypierdolił mnie teleportowało dwa raz do specimena. Wróciłem pod kamery i teraz szedłem zrobić tutaj. Jak Luna jako Sir próbowała nie, zrobić. No, no, pomysł. Generalnie no prosta sprawa, no po prostu ktoś jest, wywalić. Ktoś jest po prostu asortunistą. W ogóle kto nie zrobił questa, zacznijmy od tego. Czy ktoś z was to jest? Nie, a ona nie chciała nie mnie sprawdzić. Ja do rozumiem. Ostatni no. Albo dobra. Legiona wywalamy, albo nie, robię nie, no jeśli jest asortunista, to ja proponuję nikogo nie wywalić. To jest osoba, która nie zrobiła, niech zrobi tego ostatniego taska i tyle, no bo ja nie wiem, to jest... Weteran nie jest zwalony, tylko no, mówię, po prostu no, weteran działa w ten piki. Sposób, jak ktoś będzie no, próbował na mnie zrobić jakąkolwiek taska, akcję. Na przykład transporter no, zamienić się na nie z kimś. To też upozorowuje swoją śmierć. Oj tak, jestem bardzo przebiegły. Lubię tak czasami. Otwierajcie mi drzwi! Specjalnie się usunąłem z listy, żebyście nie wiedzieli, że żyję. Zakończ to, zniszcz ich. Dobra, no i ten task został, no. Nie, kto go jeszcze nie zrobił? Wiksa go nie zrobiła? Kto nie zrobił tego taska? A Wiksa nie zrobiła, ok. No kończ tego taska, no. Ajajaj. No cóż. Dasz radę? O, dała radę. Co cię tak długo zajęło? Tymi drzwiami. Nie no, bo weteran działa w ten sposób, że po prostu nieważne jaką funkcję chcesz zrobić na weteranie i tak zginiesz. Luna no, próbowała mnie sprawdzić. No, Luna próbowała mnie sprawdzić i się wywaliła na mnie. Ja się kręcę, zabiłeś Lunę niewinną osobę, wiesz co, Ibi? Po prostu wyczułem atak na moją osobę. Generalnie nie wiem, czy zauważyliście, ale znowu wyczaiłem zabójcę perfekcyjnie i znowu tak, tak. Na podebranki w dzięki meetingu. Nie no po wydówki, prostu. A byłem inwestigatorem, więc badałem tą sprawę. Tak, badałem. No. Dobra runda. A, perfekcyjnie to rozegrałem. W pierwszej rundzie dwóch zabójców, dwóch nie żyje. Nie no, no generalnie tylko wiecie co. Trochę się zawiodłem na was, zabójcy, że wyjebaliście się na Abil. To jest chyba najgorsza śmierć. To trochę tak, smutna tak. Śmierć, ale sam powiedziałeś, żeby mnie zabić. Sam sobie, Bladeuszu, jesteś winien. Nikomu tak nigdy tak nie mówię. Ej, nie zabijajcie Abil, bo on jest taki super. Tak zawsze mówię. No. Investigator. No, oj, teraz to jeszcze bardziej będzie lagować. Po prostu musiałeś przekręcić Ape'a, no. Tak, przekręciłem o 360 stopni co najmniej. O 370 stopni i szunów. Dobra, teraz jestem investigatorem, więc trochę będzie przelagowywać, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi to jakoś super. O kurna, ale laguje, Jezusku. A za sobie komputer po prostu, widzowie. No mój komputer nie wytrzymuje tylu kroków w jednym miejscu. Dobra. Aha. Cofnął czas. Mamy tutaj Vexiego oraz Sandwicha. Zróbmy sobie tą temperaturę.
Mamy Destra, okej. Okay. No, pięknie. Kto cię zajebał? Co tam się stało? Czaj, co? A Wiksa nie żyje. Na moich oczach ktoś zajebał Wiksę. Ale... Znaczy, nie widziałem. Widziałem tylko padające ciało. Później ktoś cofnął czas i ona się podniosła, ale... Ale Wiksa teraz wchodziła... Zgłosić. Ale Wiksa teraz wchodziła do ofisa i Wiksa wszedł za nią. No Wiksa zginęła dokładnie w tej sekundzie. Na rakietce ktoś ją zajebał. No właśnie to ona zginęła w tej sekundzie, bo u nas pokazuje ją na środku, czyli no... Musiała umrzeć teraz. Ja mam pytanie, bo kwestia jest taka, że ja wychodziłem z ofisa, nie? Wchodziła Wiksa i potem po mnie wchodził Sandwich. No to Sandwich widziałeś kogoś? No to Sandwich, gdzie ty byłeś? No właśnie, wychodziłem z laboratorium i w tym rzecz, taka dziwna rzecz się stała, że ja widziałem napis report i cofnął czas, wracam tam i już nie ma napisu report. No to no ja bo też Wiksa nałożyła, ja widziałem jak ona nałożyła. No właśnie, to... No dobra, no ale to... Ale ty Sandwich teraz w ofisie jest. No właśnie, Sandwich biegałeś z nią do ofisa, no to... No Sandwich pewnie werewolfem jest, dlatego zabił ją wcześniej i teraz miał cooldown na drugiego killa. No właśnie, nie, bo ja w ogóle nie wiem, czy się stało, a ten gdzie ty teraz nie, no wydaje mi się, że Sandwich po prostu ją zabił, żeby nie było dowodów. No ja miałem jakiegoś takiego dziwnego buga graficznego, że Bloody patł, albo KTM stał jakby wchodził w ścianę. Nie wiem, co chodzi. A to... No? Nie, ja teraz szedłem do górnej śluzy, ale... No i to ciało jest właśnie w górnej śluzie. No, mogę go zlagować. Mogą go zlagować, no może po prostu nie miał gdzie uciec po prostu z tej śluzy, no. I no, dlatego tak teraz gada, no. Znaczy ogólnie ciało było przed śluzą, a ten próbował wejść w drzwi od śluzy. Nie wiem, dziwne to było. A, no, no to pewnie... Ja może otwierał drzwi i... No nie, no dobra, wyrzućmy ATM w takim razie. Ale może jest czy Sandwicha przypadkiem? No jeśli... Ja bym Sandwicha wyrzucił. Nie, no Sandwich też jest... A jakie? No nie Legiona przed światłami, z kim ty biegałeś? Nie, dobra, ja wolę zabić Sandwicha. Ja biegłem na rakietkę i tam była Wiksa i ktoś jeszcze. No Sandwicha... Przed światłami, przed światłami. Ja byłem w trakcie robienia i Te Destro, gdzie byłeś teraz? Nie pamiętasz, z kim biegałeś? Na rakietce byłem, zostałem. Na pewno była tam Wiksa, ale nie widziałem drugiego, nikogo był przysłonięty. Okej. Ja widziałem jakieś ciemne kroki chyba, albo to była Sandwich, albo Destra, możliwe, kurde. Ja byłem w labie nadal. O chuj, bo w sumie... No czemu ATM-a wygłosowaliśmy? No nie wiem, w sumie powinniśmy bardziej Sandwicha. No. Ale nie, zbyt ja zagłosowałem na Sandwicha, bo tak, ale kurde, też forsowałem ATM-a. Nie wiem, dziwnie głosuję. Sprzedałem trochę swoją rolę. Dziwne to było. Ale myślę, że to był tak obvious, że Assassin nawet nie pomyślał, żeby strzelić. Oj. Dobra, zrobiony task. Tutaj mamy burka, spoko. Sorry, że tak przecina. Ale niestety to jest nieodłączna część grania Investigatorem. A to były kroki Sandwicha. O nie, o nie, o nie, o nie. Czemu jestem z Sandwichem? Jeszcze burkiem. Ajajaj. Tutaj mamy Vexiego, spoko. Róbmy sobie kabelki, tutaj musimy jeszcze wlać wodę. Wyuda. Spoko. Wyuda wlane. Dobransko. Ktoś wyłączył światło, sprawdźmy sobie witalsy. Sandwich nie żyje. Ciekawe, no to ale nie dał nam żadnych jakby informacji. O tym jak wbiegał z tą. Wydaje mi się, że no jego ciało jest w elektryku. Ale to jest już strasznie stare ciało. Druga osoba, teraz Destru nie żyje. Wydaje mi się, że przy światach mamy aktualnie dwóch impostorów. Albo werewolfa. Ogólnie powiem tak, jedno ciało jest już bardzo stare, drugie ciało ma około 5 sekund. Powiem tak, widziałem ostatnio Sandwicha, jak biegł z burkiem do elektryka, potem pobiegłem do admina. I zobaczyłem na witalsach, że Sandwich nie żyje. No i ogólnie obstawiam, że... Kogo zgłosiłeś? Sandwicha zgłosił Burek. Tak. Burek musi sam powiedzieć, bo to nie... Burek. Legion. A, to Sandwicha zgłosiłem. Gdzie ty jesteś? A gdzie jest Sandwich teraz? Skończyłem no, gdzie jest Sandwich? No w elektryku. A z kim byłeś na kamerach? Ale on jest na światłach czy na kamerach? Wszedłem na kamery. O! Przed kamerami. Czekaj, Burek, ale przed kamerami. Z Vexim, tak? Ta. No i to Legion. Okej, Vexi jest impostorem. Czemu ja? Czemu Vexi? Legion, gdzie ty jesteś teraz? Czemu ja? No, co? Ale wiem, że Vexi. Dobra, Delvex, podejrzany Delvex Exe albo... Na kamerach.
Nie, no jest. Ale na kamerach ciało jest. No niemożliwe. No, no bo no jesteśmy w trójkę! Jesteśmy w trójkę! Ale Legion mówi, że tam ciała, ale Legion mówi, że tam ciała nie ma. Nie, no Legion, jest. Legion to nie jest, to musi być Vex. Legion może być ze starem, ale Burek jest dla mnie strasznie sus, bo on wbiegał z sandwichem do elektryka. Sus, bo ja mówi, nie, że nie jestem ja, do elektryka, nie wiem dlaczego, nie wiem. AB, dlaczego Burek jest podejrzany? Ja dobrze wiem dlaczego. Kto jest podejrzany? Burek? Burek, dlaczego? Byłem z nimi w O2 z sandwichem i Burkiem, pobiegłem do admina, oni biegli do góry do elektryka w tym czasie. A, i sandwich nie żyje. I sandwich nie żyje po prostu, sprawdziłem na Vitalsach. Ja zagłosowałem na Burka. No i wtedy światło było wyłączone. Długi czas już nie żył. Jak byłem na Witarzach, już sandwich nie żył. Potem ktoś cofnął czas, ale i tak sandwich nie żył, więc to musiał być długi kill. Dłuższy... Nie, no to jest, kurwa. Ale czemu ja daj jeden dobry powód? Nie mogę powiedzieć. Co? Staliśmy w grupie. No dobra, no jak powiesz, no to zginiesz, ale przynajmniej będziemy mieli pewność wtedy, że Vexy jest impostorem i go wyrzucimy. Plus jeden. Byliśmy z Legionem. No kim jesteś i kiedy... czemu sprawdzasz? Czemu mówisz, że ten, że on jest impostorem? Jeszcze nie mogę, to jest Vexy. Aha, nie, no, naprawdę, tak nikogo nie przekonasz. No właśnie, tak nikogo nie przekonasz. Ja uważam, że to jest Burek. On jest Tegze. Nie, 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 nie. Albo troluje jak zwykle. Co jest? Wy coś braliście Legion? Uważajcie na Vexiego. Nie, no pewnie jest kurna jakimś sirem i sprawdził go i jest czerwony i teraz cały czas będzie mówił, że to... Ja nawet nie jestem neutralką. Nie wiem, kurna. Vexy może być, no ale no, nie mamy żadnego dowodu na to, bo kurna Delvex nie chce nam nic powiedzieć. Ale teleportuje, wow, ale kurna, teleporty. Dobra, gdzie to było? Tutaj było. Dobra, super, mamy to. Idźmy w takim razie tutaj. Mamy tutaj jeszcze kabelki do zrobienia. Vex i Delvex, ajajaj. Nie podoba mi się ta sytuacja. Oj, bardzo mi się nie podoba ta sytuacja. Ja stąd spadam. O, Delvexa wywaliło. Wow. Czy to tajemnicza technika wychodzenia? Kto je naprawił? Niebieski, Luna naprawiła. Okej, okay, i zginął Burek. Gdzie? Jesteś zbutowany. W górnej dekontaminacji. Co? No to osoby w labie, tłumaczcie się. No to tak, ja jestem teraz w elektryku, Luna naprawiła światła. Kto tam jeszcze? W górnym, znaczy górnej śluzie był Legion, Vex i Delvex. Delvexa wywaliło. I Burek też tam był. Oni w trójkę tam byli oprócz Delvexa. Co tu się odwaliło? Kwitek, gdzie ty teraz jesteś? Komunikacji. Ja mam podejrzenie takie, że Delvex był po prostu impostorem i zabił Burka. Nie, no nie zabił Burka, bo tak to byście już go zgłosili. A, i by się runda skończyła, to druga sprawa. Jest albo Legion, albo Vexy, bo może na Legionie po prostu wszedł Bates i dlatego Vexy się tak zdziwił, że on go zgłosił. A oni mogą być w sumie... No Legion zgłosił, no właśnie o to chodzi, że Vexy się zdziwił, że on to zgłosił, a mógł być po prostu Bejcer i oni mogli być też oboje. Nie, no po prostu byliśmy w czwórkę, ja poszedłem do specimena, Legion poszedł do laba, a Delvex i Burek zostali w górnej dekontaminacji. Ja, no i się zastanawiam, co się stało. Bo Legion wytłumacz. Wydaje mi się, że Delvex zabił Burka i go wypaliło. Poczekaj Vexy, poczekaj, bo kwestia jest taka, że na starcie rundy ja, Legion i tam parę innych osób poszliśmy do laba, nie? Ja i Legion weszliśmy do górnej dekontaminacji, zeszliśmy do specimena i Legion zaczął patrzeć na mnie zza rogu, po czym uciekł do góry i potem był report. Co? A ty tam też byłeś w specimenie? Ja byłem w specimenie na dole, nie do góry, bo każdy widział, że tam wchodzę. Nie, no to w śluzie... Ja nie wiem, czy ja cię tam widziałem. W śluzie był wcześniej... Legion, ty siedłeś, przecież ze mną. W śluzie wcześniej byłem ja, Vex i Delvex. I ktoś jeszcze chyba z nami wbiegał, ale już nie pamiętam kto. No i Burek. Ale Luna na pewno... Lunę mogę w 100% wyklirować, bo Luna naprawiła światło. Mi się wydaje, że Legion jest czysty. Mi się wydaje dziwne to, że Abim nie widział, bo ja go nie widziałam, ale... Nie widziałem cię, ale po prostu inaczej cię widziałem, o w ten sposób może ci to. Ale byłam w tym elektryku, także to się zgadza, no. Mi się wydaje, że Delvex był kimś. Ja bym wywalił Vexiego, bo tak Delvex po prostu... Legiona. No i patrzcie, no i... Wow. O jest, ej. No, nawet powiedział, kurna. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Tragedia.
Ajajaj, niestety. Nie mam pojęcia, o co chodzi. No, nawet powiedział moją rolę na głos. Nie wiem, czemu oni nie wyrzucili. Lamus. Się wyjebał na weterana. Teraz Legiona. A, czyli Legion to jest jego teammate? Tak, tak, bo go bronił. A Legion biegał krzywo. Okej, dobra. Jeżeli go bronił, to dobra. No i Legion biegał przy przycisku, coś czekało. Nie, to jest bronił ciebie. O, Legion jest starym na kosy. Ale dobrze, że miałem to, co, tą moc. Dobra, Jezus. To zabijmy, bo Vexi był asasynem, nie? Tak. A dobra, że... już nie ma jak to zabić. Ja to był szeryf po prostu. Nie, ja byłem weteranem i specjalnie czekałem na tarczę. Aha. Czyli jednak Legion był asasynem. No ja tak to... Nie, jest dużo lepiej. Agi ograł. No, gra Legion, profesjonalna gra, gratulacje. Agi był Legion. Gdyby nie to, że Norbex mi dał tarczę na początku. A tak mi dobrze poszło, nie? No, Legion, rozegrałeś to jak mistrz. No to wystarczyło Norbex to powiedzieć, to byśmy od razu wyrzucili Weksiego. Tak, ale byliśmy z Burkiem, skąd miał wiedzieć, że to ja, skoro staliśmy w trójkę? Bardzo dobrze! No, zniszczyłeś ich Legion, króciutko! Dobra, zaczynamy. Legion, no Jesterem! Legion był wszędzie po prostu, gdzie trzeba! Zmiażdżył! Ale byłem po prostu wygrany, już takie dobre asasyny strzelałem. Zmiażdżył! No to jazda! O dobra, mamy klucze, zróbmy je przy okazji. No jazda, kurczę! Oj, zoner! O nie, zamykam znowu drzwi na początku. Będą wiedzieli, że to ja. Zawsze jako impostor na początku drzwi zamykam. Ajajaj. Dobra, zgaśmy światło, zobaczymy, czy jest. Dobra, to... O kurde, zostałem przeteleportowany aż. O, dobra. Zginął. Gdzie ciało? Dajcie Legionowi pograć. Szybko go się ciało zaraz obok. Nie, dobrze, bo wygrał ostatnią rundę. Dobra, opowiadaj, opowiadajcie, sandwich, co się wydarzyło, o co chodzi. Gdzie znalazłeś ciało i tak dalej. No, obok laboratorium. I pytanie, Delvex, czy ty to widziałeś to samo co ja? Delvex, opowiadaj, co widziałeś. Delvex? No, ciało leżało, no. Padało. To samo co ja. Ciało leżało, no. Chcesz powiedzieć sandwich, że zajebałeś Legiona? O to ci chodzi? Nie. No pewnie, że Darwek zajebał pewnie Legiona. Nie, ciało leżało. To jest możliwe, że Darwek to zabił. Czy może widzieliście, jak ktoś trzeci zabijał kogoś, na przykład... A gdzie jest w ogóle ciało? Ej! No obok laboratorium, co nie? Ale konkret, gdzie dokładnie? Ja jestem w lagu, no od lewej, zaraz przy drzwiach. Ale no, dobra, to od razu powiem. Ja wiedziałem, że na prawą stronę biegł sandwich Luna i no? Delvex. No tak, wydaje mi się, że to mogła być Luna przez to, jak Dysz? Szła. No Delvex. No przez to po prostu widziałem, po prostu jak ciechnęło. Kurwa, mać znowu mnie wypierdoliła. Albo Delvex. No to jeden nie Delvex jak wyrąbało. Ale Delvex wyszedł z gry, to nie mógł być. Właśnie, Delvex nie mógł być, skoro wyszedł. Nie wychodziłby z gry, gdyby był impostorem. Ale go wywaliło go. Ja stałam na dropshipie z Delvexem na początku. I jakby wiem, że był kimś złym. Mimo wszystko. Aha. Czy jesteś Sirem? No dobra. Właśnie, ale to mógł być Morphing. W sumie. No, no, to ja dobrze no bo to tak oczywiście tak to wyglądało, tak że podszedł i ciachnął i ten. To jest to, za mi biegał do specimenia ten? No ty i Blad, ty i GBN. Ty i Blad. No ja i Blad biegaliśmy do specimenia. Ej, Biał, gdzie ty teraz jesteś? Ja jestem w elektryku. W elektryku, wygodnie. No widziałem jak biegła Luna, Delvex i Sandwich biegli na właśnie prawą stronę, tam gdzie Wiksa, był czy ja Legion. Dobrze widziałem, co widziałem? Tak mi tylko czekaj, jeszcze raz Luna, gdzie byłaś? Została przeteleportowana. A, Luna. No dobra. Ja stoję przed labem. Przed labem czy... stoję, bo przyszłam z Delvexem. No to ja właśnie widziałem, jakbyś go ciachnęła, no kurczę. No właśnie nie, to Delvex jest... musiał go ciachnąć. Kurczę, i teraz nie wiemy, gdzie jest pies pogrzebany. O, się... ale słabo. Nie jestem pewien, czy Luna jest Sirem. Może fejkować. Tak, by wybali, kurde. Chociaż Luna raczej by nie fejkowała. Takiego pranka. Ale drugi ja raz Sirem, biegu. Kurde. Aha, mega szanuję, tef. Dobra, no to co, ustawiamy sobie, cyk.
Dobra, otwiutko, podejrzenia wszystkie zeszły ze mnie, idealnie. Mamy inżyniera, spoko, czyli ktoś jest inżynierem. I wystarczy znaleźć crewmate'a, który skacze do venta i od razu będziemy wiedzieli, że jest impo. Znaczy, że jest tym. Że jest... tym, inżynierem, o. Dobra. Te osoby były tutaj w tym. Oho, nie żyje. Kurde, mały werewolfa. Zabił mi Destra. Dobra, to jednak nie jest Luna. To jest no to? I to nie jest sandwich. Dobra, o, kto mnie zamienił z kim? Bo ktoś mnie zamienił tym, z werewolfa. Czemu znowu a tym biegasz do specimena, jak nie, tam byłeś? Nie, ktoś mnie teleportował do dwóch ciał. Co? To poczekaj, czy teleportował cię do dwóch ciał, to czemu nie zgłosiłeś? Nie kumam chyba czegoś. No bo myślałem, że to ty jesteś tym werewolfem, idziesz mnie zakurwić. No ale moment, jak teleportujesz się do dwóch ciał, dobra, to teleporter, nie teraz musisz, chyba, teraz jest twoja chyba, szansa. Nie zamienił teleporter. Czegoś chyba nie kumam, a co teleporter się stało? Teleporter się wytroszyłem, bo nagle są dwa ciała i Blady do mnie biegnie. Teleporter. Kto mnie zamienił, z kim? Nick, szybko, teleporter. No i chuj, nic nie wiadomo. Dobra, ATM jeszcze raz, po kolei. Mówi, że cię teleportował, no, ktoś... Dobra, cicho. Czemu nie zgłaszasz ciała, skoro ktoś cię teleportował do ciała? No bo dwa ciała, czyli werewolf, czyli możesz jeszcze trzeciego zabić. Myślałem, a skąd, że to ty. Skąd cię tepnęło? Z tego. Z elektryka mniej więcej. Dobra, ja nie wiem, czy ja sobie strzelę w sandwich. Stopę, tak, ale no. Mnie teleportowało, gdy wyszedłem z Bladim, ale ja nie zabiję nikogo, bo Bladim widział mnie. No ja widziałem go, jak wychodził ze specimena, znaczy z tego środkowego. No a ja zabiłem, nie miałbym tyle cooldownu. Stop, sandwich, gdzie są ciała? No ciała są w tej śluzie między laboratorium a specimenem. Śluzie. Czyli GBS się przyznaje, że zostałeś teleportowany za TM-em, tak? Tak, ale ja nikogo nie zabiłem. Ale ja nie, też nie miałem czasu, żeby zabić dwie osoby, bo chyba, że były... Sekund, nie, a mnie no dopiero teleportowało. Nie dopiero teleportował. Ale nic nie mówi. Czemu wychodzi na to, że to... No bo nie chcesz sprzedawać roli pewnie, no. No nie, no, ale... Jak GBS, kurde, słuchasz, co się w ogóle wydarzyło? Ja jestem, patrz, ja jestem tam w środku specimena, widzę GBS-a odchodzącego w górę, przychodzi do mnie ATM. Z tego, co mówią, zostali teleportowani, zamienieni. Natomiast ATM mówi, że na górze w śludzie są dzisiaj ciała. Więc jeśli GBS się przyznaje... Ale mamy pewność, że ATM został zamieniony? Druga osoba potwierdza to, że... No ja potwierdzam, no. Ale nie miałbym szans zabić nawet werewolfem, bo jest 7 sekund po killu, oni leżą obok siebie. Dopiero okay. Mnie tam a da się teleportować martwe... Nie, bez sensu. Nie, da się martwe. Dobra, w każdym razie to jest totalnie bez sensu. Dwa ciała, nie wiem jak to mógłby zabić te dwa ciała. No nie, no musiałem werewolf lecieć po prostu. Może Ebi jest po prostu winny. No to musi być w takim razie Ebi. No i dwie osoby zagłosowały. No tak się zastanówmy, no gdzie się GBS i ATM nie wiedzą co się wydarzyło. To wow. Coś tu kurwa śmierdzi. Coś mnie dopiero tak. Teleporter wie, że to było praktycznie w tej sekundzie, nie miałbym cooldownu. Dziwne ogólnie. Kurde, nie wiem. Ktoś jest werewolfem i nie wiem kto. To jest najgorsze. Ajajaj. Oho, no tak myślałem, kurna, że... Ale sad! Dobra, opowiadaj Luna, co tu się odjebało, przepraszam cię bardzo Luna. Weksy się wywalił, no! No, ja byłem Weksy ty... się, tylko to jest Pojdę totalnie bez sensu, bo zrobić. Się wypierdolił, co, przy A dobrze, strzelałem. Na ciebie, na tobie? A co, no nie strzeliłem, ale dobrze, Luna, dobrze ale wybierałem. Czyli sugerujesz, że jesteś weteranem. Nie jestem weteranem. Albo altruista. Nie, no raczej weteranem, ale tam nie no. Było drugiego, tam było jedno, bo... Luna może być werewolfem, 2 kilo znowu. Nie, chuj, nie, Luna nie jest werewolfem. To ewidentnie wyglądało tak, jakby Weksy się wypierdolił na Lunie, natomiast... No i w sumie tyle mam do powiedzenia, więc obstawiam, że Luna po prostu zweteranowała to. Tak bym obstawiał, szczerze mówiąc. Ale równie dobrze Weksy mógł ją chcieć sprawdzić, bo to byłoby bez sensu totalnie, że robiłby to przy mnie, bo byłem w sumie kilka kroków obok, więc... XZ trochę. No, unlucky. Taka historia. No, dobra, czemu AB? Kto zapierdolił AB'ego? Blady się zaśmiał po prostu, mówiąc no, jak... Mi się wydaje, że to ty byłeś. Jak ATM powiedział, że został teleportowany, więc dlatego wziąłem, że to Blady jest transporterem. A Burek, przed nie byłeś w komunikacji? Byłem w komunikacji, było tam chyba gdzie 4 AB osoby. Gdzie AB poszedł? Poczekaj, z kim AB poszedł?
Z Vixą chyba poszedł, Amy. Nie. Ale Vix, on poszedł w lewo, a ja poszłam... On poszedł w prawo, a ja poszłam w lewo. No jak poszedłeś w lewo? Widziałam cię! Vladi, jak wybiegałeś z Luną. Czemu sandwich? Vixa była w kompsach. No właśnie, no ja wiem, że wybiegałem z Luną, bo no ja ci ja mówię co za to. No ja byłam w kompsach, ty jak mam zabić? Byłaś w kompsach? Burek cię nie mówił. A Burek potwierdził? Była. Bo ja widziałam ją też tam. No wiem, ale on jej pobiegła przodkiem z Amy? Nie. Mamy dwójkę impostorów. Ej, Wim, była Vixa i ktoś jeszcze, ale nie wiem kto. Może faktycznie ATM jest kurwa tym zabijaką tam. No ja nie miałbym cooldownu, może ty jesteś, nie wiem, kto jest tym transporterem, niech się przyzna. Nie, to jest najgorszy pomysł. Teleportował mnie w sekundzie, jakby w której zgłosił Bloody Protection ciało. Coś to było 3 sekundy, odkąd odbiegłem. I były tam dwa ciała. Dwa. Więc nie miałbym cooldownu. Nie miałbym. Nie ale dwa ciała, tak? Oto no tak. Kurczę. No to nie wiem, kurwa, GBL mi się wydaje. Co? No, ja już zgłupiałem, szczerze mówiąc. To nie zagłosowałem. Kto ma tiebreaker na pytanie? Widać, każdy na siebie. A byś wyleciał GBL, gdyby głosował. Na każdego. No, każdy głosuje na kolegę. Dobrze dla ciebie, ATM, bo nie byłem. Może faktycznie GBS to zrobił i został teleportowany z miejsca zbrodni na przykład. To by miało sens. No, moim zdaniem też. O, Bladzie stał się traitorem. No, nie źle. Traitor Bladeusz. O, i... O, chyba Bladi widział, że Vixa skoczyła, to będzie mógł nią strzelić. O, i Luna biega za Bladim, żeby go sprawdzić. Okej. Okay. Bladi mógłby zrobić takiego szybkiego meka, żeby zabić Lunę. W tamtym miejscu. Zabić Lunę, zgłosić ciało i od razu wyrzucić Vixę. Czyli zabić Vixę po prostu jako traitor. To była chyba dla niego najlepsza opcja. O! Byli loversami. Okej. Okay. No jak Bloody by ogarnął rolę rzeczywiście jakie mają, to by to ugrał. Oho, coś się mi zbugowało. Dobra, Burek, gdzie... O kurwa, dwie osoby zginęły. Przed elektrykiem, nie wiem nawet kogo zgłosiłem. Dobra, Vixa generalnie była prawdopodobnie inżynierem. No, Vixa tak. Była inżynierem, już zabiłeś! Nie? Tak! A kogo ja jestem teraz w medyku i może mi potwierdzić... Vixa też była w medyku! No? Nie widziałem jej w medyku. A Vixa nie pobiegła, a Vixa nie pobiegła właśnie przypadkiem w stronę świateł? Wydaje mi się, że Luna to Jester, a GBN no, Burek. Dobra, generalnie nie, myślę, Burek, że już chyba mogę się przyznać, bo wcześniej chciałem tego mówić, ale to ja zamieniłem GBS-a i ATM-a. Bloody kłamie! No to właśnie wiesz, nie kłamie! Ale po prostu zamieniłem. A co, Luna, ty zamieniłaś? Nie zamieniłeś! Nie zamienił, kłamie! Nie, Luna nie jest transporterem, bo ja jestem transporterem. No nie kłamie! No i teraz ty kłamiesz! Boże, ale jesteście kłamcą! Kto to powiedział, że jest transporterem? GBS? No ja zamieniłem siebie za ten, wiem, że on nie zamienił. Nie, no to nie możesz zamienić! Można siebie zamieniać? Tak, mogę. Dobra, nieważne. GBS, uwaga, GBS zabił, musiał zajebać te dwa ciała. Ale przecież ty byłeś obok, ty widziałeś, że ja nikogo nie zabiłem. Bloody to impostor. Nie mogę. Bloody to impostor. Nie! Ja byłem tym transporterem jebanym, dobra. Przyznałem wam moją rolę! Dobra, no. Czemu mnie wyzywacie, kurwa, jestem w tej chwili w jebanym medyku, nie mam pojęcia, gdzie była Vixa. Z tego, co ją ostatnio widziałem, była ten, GBS, kurwa, jawnie kłamie, ponieważ, kurwa, jeszcze, kto, przyznajcie się, kto jest transporterem, specjalnie mówiłem, kto jest transporterem, bo, kurwa, dobra. Nie chciałem zdradzać roli, jestem transporterem, nie, ja pierdolę, tak! Nie jestem! Jestem! Nie. No kurwa, nie jestem transporterem! Błagam, Burek, jestem transporterem! Zakończcie tą dyskusję, no. Błagam was. Na kogo dajesz Burek? Nie wiem. Proszę, Bladiego, ja żeby dał na GBN, żeby miał killa. Nie, błagam, nie głosujcie na mnie. Ja dał na GBN, wydaje mi się, Bladiego, proszę, nie, ja tego, Bladi, ja mogę... Bladi! GBS kłamie, wygłosujcie GBS-a! Kurwa, przecież ty mówię, kłamie! Nie! GBN kłamie! Nie kłamie, kurwa! Dobra, moja taktyka trochę strzeliła we mnie, bo zrobiłem głupotę. Oho. Ajajaj. Dobra, Bladi, jeszcze muszę to ugrać. Nie, no to zależy, kto pierwszy zabije, kto kogo zabije jako pierwszy. Werewolf czy Bladi jako traitor?
Ale chyba ten, Burek sobie dalej sejmował głosy wcześniej, czy on normalnie głosował? A, dobrze! Zabił go! Ale kurde, teraz wygłosują Bladiego. Co? Bladi, jesteś postorem! Burek jest czysty, Bladi, jesteś postorem, ja swojego zdania nie zmienię, bo ja mam powody takie, dla których generalnie, to nie... Generalnie popełniacie, wiesz co, Luna... Jest jakby Bladi umiał słuchać. Więc Bladi, nie wiem, jak chce się z tego wybronić, ale... Jakby Bladi umiał słuchać. Byczku. Ja się po prostu mam taką kminę, bo tak się zastanawiałem, czy to będzie trafne, co nie? Generalnie... I dlaczego Luna skąd? To było Luna nawet wiedzieć, jedną dźwięk majora! Że ja jestem, że jestem... Dużo głosów poszło. Na jakiej podstawie? Dobra, nie no. Głosuj. Na jakiej podstawie? Bitwę. Nie, dlatego, bitwę. Że jesteś Sirem! Dobrze! Yes! 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 Yes!